Witam na kanale Viral News Polska, na którym regularnie będziemy przedstawiać najbardziej kuriozalne, kontrowersyjne oraz nietypowe wydarzenia z ostatnich dni. Nathan Pietkiewicz, absolwent szkoły podstawowej nr 1 w Olszynie, ustanowił niesamowity rekord frekwencji. Jednak nagroda, którą otrzymał, zdaniem wielu nie była adekwatna do jego wysiłku. Przez całe 9 lat edukacji nie opuścił ani jednej lekcji, co daje 1600 dni nauki bez ani jednego dnia nieobecności. Stawałem do szkoły, czasami mi się nie chciało. No i szłem do szkoły, tato mi tam pożegnał się ze mną, no i przez 1600 dni tak było. Co ciekawe, w rozmowie z telewizją Lubań Nathan podzielił się, że prawie nigdy nie choruje, a jeśli już, to tylko w weekendy. Chodziłem codziennie, chorowałem na weekendy. Za swoje wyjątkowe osiągnięcie nastolatek otrzymał nagrodę od burmistrza Olszyny, który wręczył mu bon o wartości 500 zł, gratulując jednocześnie imponującej frekwencji. Co myślicie o takiej nagrodzie? Dajcie znać w komentarzu. Debata publiczna na temat całej sytuacji związanej z imigrantami staje się coraz bardziej zaostrzona. Coraz więcej mamy przypadków próby przekraczania naszych granic, a w poprzednim odcinku wspominaliśmy nawet o przywiezieniu rodziny uchodźców z Niemiec do Polski przez tamtejszych funkcjonariuszy policji. Tymczasem policjanci z Krosna Odrzańskiego w zeszłym tygodniu ścigali kierowcę Forda, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Cytując słowa komisarz Justyny Kulki: w trakcie ucieczki kierowca Forda Mondeo nie stosował się do zakazów wyprzedzania oraz swoim zachowaniem zmuszał pojazdy jadące z przeciwnego kierunku do gwałtownego hamowania i zmiany kierunku ruchu. Samochód wjechał w ślepą drogę i mężczyźni wybiegli z niego do lasu, po czym ukryli się po szyję w wodzie między trzcinami na środku stawu. W samochodzie znajdowali się obywatele Jemenu, Syrii i Afganistanu. Usłyszeli już zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy państwa z Białorusi do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy państwa z Polski do Niemiec. W Warszawie grupa Polaków zatrzymała taksówkarza ze względu na jego kolor skóry. Sytuacja została uwieczniona na nagraniach i widać tam, jak mężczyźni próbują dostać się do środka auta. Wcześniej pytali go, czy jest w kraju legalnie i czy ma prawo jazdy, a następnie zaczęli go atakować. Taksówkarz zamknął drzwi i pozostał w pojeździe. Nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdyby nie wezwana na miejsce policja, która ukarała jednego ze sprawców mandatem w wysokości 500 zł. Reszta z kolei uciekła. Często podczas różnego rodzaju mistrzostw w piłce nożnej dochodzi do sytuacji, kiedy to kibice wbiegają na boisko w celu zrobienia sobie zdjęcia z którymś z piłkarzy czy po prostu przebiegnięcia się po murawie. I można powiedzieć, że powoli staje się to już swego rodzaju tradycją. Tym razem podczas odbywającego się w sobotę meczu Turcja-Portugalia mały kibic wtargnął na boisko po to, by zrobić zdjęcie ze swoim idolem, a mianowicie Cristiano Ronaldo. Arbiter musiał zatrzymać spotkanie, a piłkarz pozwolił na zrobienie selfie. Zaraz po tym do chłopca podbiegła ochrona, której skutecznie uciekł, pozostając nieuchwytnym przez dłuższą chwilę, co spotkało się oczywiście z aplauzem ze strony innych kibiców. Został złapany dopiero przy linii bocznej boiska. W późniejszym czasie doszło jeszcze do kilku prób zrobienia sobie zdjęcia z Ronaldo. W tych przypadkach ochrona była znacznie czujniejsza i uniemożliwiła wykonanie selfie. Sam piłkarz natomiast zdawał się być poirytowany ciągłymi próbami. Jak już jesteśmy przy Mistrzostwach Europy, jak pewnie każdy z Was wie, Polska oficjalnie żegna się z turniejem. Co więcej, jesteśmy pierwszą reprezentacją tegorocznego Euro, która straciła swoje szanse na wyjście z grupy już po dwóch pierwszych meczach. Po porażce z Austrią kibice nie kryli swojego oburzenia i frustracji podczas wywiadów po meczu. A do jednej z kuriozalnych sytuacji doszło na antenie TVN, kiedy rozemocjonowany kibic podszedł do reportera i wykrzyczał obraźliwe słowa w kierunku naszego bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Jest to gołem? Tak. Jak się przeżywa ból? Słuchajcie, Szczęsna, szła to pierdolona, puśćcie to na to, panie, proszę. Nie, no dobrze, ale dzięki niemu jesteście w tym turnieju. Obronił pierdolona z Walią, tak? Co ty pierdolisz, ty kurwa? Mordo, ludzie kurwa przychodzą. Tak. Co myślicie o tego typu zachowaniu? Dajcie znać w komentarzu.
Ostatnio na naszym kanale pokazywaliśmy Wam, jak aktywiści z grupy Just Stop Oil w ramach protestu rozpylili pomarańczową farbę na kamienny krąg Stonehenge. Sami opublikowali nagranie, na którym widać, jak podbiegają do jednego z najważniejszych prehistorycznych zabytków na świecie i go niszczą. Celem grupy jest nawoływanie do całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych. Jednak akcja ze Stonehenge to nie jedyne działanie aktywistów w ostatnim czasie. Tym razem członkowie grupy oblali farbami prywatne odrzutowce na lotnisku Stansted w Wielkiej Brytanii. Kilka godzin wcześniej miał tam wylądować również odrzutowiec Taylor Swift, która od dłuższego czasu krytykowana jest za swoje częste podróże lotnicze. Aktywiści udostępnili w sieci nagranie z dwoma kobietami, które przecinają ogrodzenie, a następnie dewastują samoloty. W swoim niedawnym oświadczeniu napisali: żyjemy w dwóch światach. Jednym, w którym miliarderzy żyją w luksusie, mogąc latać prywatnymi odrzutowcami, i drugim, w którym niezliczonym milionom ludzi narzuca się warunki nie do życia. Tymczasem system, który pozwala na gromadzenie ekstremalnego bogactwa przez nielicznych, ze szkodą dla wszystkich innych, niszczy warunki niezbędne do podtrzymania ludzkiego życia w szybko przyspieszającym, niekończącym się okrutnym lecie. Miliarderzy nie są nietykalni. Załamanie klimatu dotknie każdego z nas. Być może obiło Wam się już o uszy. Niestety, ale w Polsce rośnie popularność fentanylu. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to silnie uzależniająca substancja stosowana głównie w anestezjologii jako silny środek przeciwbólowy, dostępny tylko na receptę. Dla przykładu, w USA w 2022 roku z powodu przedawkowania narkotyków zmarło ponad 100 tysięcy osób, z czego 2/3 spowodował właśnie fentanyl. W social mediach pojawia się coraz więcej nagrań z polskich miast, szczególnie Poznania, na których widać osoby po zażyciu środka. Jest to co najmniej przerażający widok. Poznańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie nielegalnego handlu receptami. W trakcie śledztwa zatrzymano lekarkę, która wystawiła kilkaset recept na opioidy, w tym fentanyl. Szczególnie zaskakujące jest to, że wartość refundowanych leków osiągnęła aż 450 tysięcy złotych. Jak informuje policja, w marcu tego roku zatrzymali lekarkę jednego z poznańskich szpitali, która wystawiała, a następnie sprzedawała recepty na silne leki przeciwbólowe. Był to fentanyl, ale przede wszystkim oksykontin, oksydolor, reltebon i inne. Są to bardzo silne leki przeciwbólowe, silniejsze nawet 100 razy od morfiny. Co ciekawe, część recept była wystawiona na nieżyjących pacjentów. Słyszeliście już nowinę? Polsat oficjalnie potwierdził powrót awantury o kasę. Teleturniej emitowany od 2002 do 2005 roku prowadzony był przez nikogo innego jak Krzysztofa Ibisza. Choć program może i nie trwał za długo, zyskał ogromną popularność i wielu z nas wprost marzyło o jego powrocie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i sławę. No i w końcu się doczekaliśmy. Wielki powrót hitowego show Polsatu już jesienią. Jeśli chcesz świetnie się bawić i powalczyć o kasę, zbierz 4-osobową drużynę i zgłoście się na casting. Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Casting do pierwszych odcinków programu trwa do 15 lipca. Fani mogą również odetchnąć z ulgą, ponieważ potwierdzono, że gospodarzem ponownie będzie wiecznie młody Krzysztof Ibisz. W niedzielę w Słupsku doszło do strasznego wypadku drogowego. Kierowca samochodu marki Mercedes z dużą prędkością uderzył w motocyklistę, który ruszał na skrzyżowaniu mając zielone światło. Niestety nie mamy informacji, czy motocyklista przeżył. Ponoć się motocyklem chłop zatrzymał, bo widział, że leci, ale wziął i normalnie go skasował, rozjechał. Wjechał na niego na zatrzymany motocykl. Ponoć kurwa rozjechał go, nie? Rozpierdolił chłopaka kurwa motocyklem, ponoć nogę miał kurwa na głowie ten z tego motocykla. Jaja jak chuj panowie. Skurwysyn. Chwilę po wypadku kierowca Mercedesa zamieścił w internecie nagranie, na którym wyraźnie wzburzony krzyczy do kamery, pokazując przy tym zniszczony samochód. Proszę hier, man! Verstoj tej fucking muslima, man! Proszę! Proszę hier omkring, man, ik? Da kan vi fucking smadre vores biler, man, ik? Og ved I hvad, man? Det helt I orden, fordi alt det her, man, ik? Vi fucking engle, og vi hader fucking muslimer, man! I skal ud af Europa! Forstår I det, man? I skal ud! Fucking hader jer alle sammen, man! I
I er fucking satan selv, forstår I det? Og prøv at se her. Det her, mand, ikke? Det er herren! Co ciekawe, według informacji, sprawcą wypadku jest 35-letni Polak. Natomiast na nagraniu mówi prawdopodobnie po duńsku. Według świadków zdarzenia mężczyzna twierdził również, że bierze udział w jakiejś grze. Powiem wam, że masakra. Tu dziewczyna mówi, że kurwa gościu z tego Mercedesa, który przypierdolił w tego motocyklistę, chciał uciekać i mówi, że to jest gra, że on bierze udział w jakiejś grze, ponoć kurwa tak porobiony, że jajca. Z tego Mercedesa pytał się, kto mu odda za Mercedesa. 35-latek został zatrzymany przez policję. Jak możemy przeczytać na portalu Polsat News, mundurowi zajmują się sprawą nagrania udostępnionego bezpośrednio po zdarzeniu przez kierowcę Mercedesa na jednym z portali, na którym w obcym języku nawołuje on do nienawiści. Zostało ono zabezpieczone i jest analizowane. Jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Policjanci zatrzymali go i zabezpieczyli krew do badania, które wskaże, czy mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli interesują Was tego typu treści, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Podzielcie się również swoimi przemyśleniami odnośnie filmu w komentarzach poniżej. Trzymajcie się, cześć!